Siemanko wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i jak to się mawia w moich stronach, long time no see. Witam was w kolejnej sesji z Super Mario 64 i powiem wam szczerze, że naprawdę nie mogę uwierzyć, że ja do tej gry wróciłem, bo szczerze powiedziawszy myślałem, że do tej gry już nie wrócę albo zapomnę o niej. Ale no, ten rok to nie będzie jak pozostałe inne lata mojej twórczości, że zaczynałem jakieś serii i przykładowo którejś nie kończyłem. Otóż ten rok to będzie rok, gdzie serie, które zacząłem, będę starał się skończyć. I Mario 64 jest jedną z nich, a nie będę robił tej serii od nowa, dlatego że, nie wiem, zrobiłem tam prawie że rok temu odcinki, no nie? Więc dobra, no dawno nas tutaj nie było w tej gierce, szczerze powiedziawszy. Nie za bardzo pamiętam, co się działo tutaj, więc luknę sobie, czego mi tu brakuje. Dobra, już wiem. Dom ducha Bu. Już sobie przypomniałem ten poziom i ta cholerna gwiazdka. Pustynna wyspa, czyli tutaj będziemy musieli wrócić i zrobić przy okazji 100%. No i poza tym pozostałe poziomy, bo dzisiaj prawdopodobnie lecimy na kolejne piętro. No ale dobra, nie znajdujemy się tutaj nie bez powodu w zasadzie, ponieważ jest tutaj coś, jeden przedmiot, który swego czasu był taką miejską legendą i pewnymi teoriami spiskowymi. To jest ta fontanna, co nie? Widzicie tam tutaj gwiazdkę i ten posąg, bo w zasadzie to jest posąg. To generalnie z tym posągiem krąży pewna historia, że ludzie rozszyfrowali, co tutaj pisze na tej tabliczce. Odsyłam was do filmiku Psy Gambita, bo Psy Gambit również zrobił filmik na ten temat. I są przesłanki, że na tej tabliczce pisze L is real 2401, co jest odniesieniem do Luigi'ego. Co oczywiście ten mit, który przed chwilą wam powiedziałem, jest już dawno obalony, bo samo Nintendo powiedziało, że w zasadzie to napisali to co tutaj widzimy tym rozpikselowaną czcionką dla beki. Ale jednak całkiem ciekawa teoria jest z tym, bo powiem wam szczerze, że oryginalne plany na Mario 64 były takie, że Luigi miał być planowany jako postać również towarzysząca nam w trybie fabularnym, bo Mario 64, z tego co wiem, z tego co się orientuję, to pierwotnie miało nazywać się Mario RPG i to miała być gra, gdzie właśnie miał być co-op. Szkoda w sumie, że to jest, że tak powiem, pic na wodę fotomontaż, bo szczerze powiedziawszy, chciałbym, żeby były to przesłanki, że Luigi miał być tutaj grywalny. Ale odnośnie tego posągu i tego 2401, to sobie porozmawiamy w trakcie poziomu, więc lećmy. Strach w balkonie. Zaczynamy. Zaczynamy tą piękną, najwspanialszą lokację, która, szczerze powiedziawszy, no, nie jest zła, ale nie powiem, że nie sprawiła mi nie lada problem? Chyba tak. Ci, co pamiętam zresztą poprzedni odcinek, by dowiedzieli, o co mi chodzi, więc no. No i teraz spróbujmy się tam dostać do góry. Dawno nie grałem w tę gierkę, więc pewnie niektórych rzeczy pozapominam. Zobaczymy. Ale dobra. Odnośnie tego 2401, to też internauci zainterpretowali, że mogło to chodzić też o datę wydania bodajże Super Mario Sunshine, czy jakiejś innej gry z Marianem, czy tam chyba Paper Mario, nie pamiętam. Któraś gra w każdym razie została wydana 2 kwietnia 2001 roku, bo jak wiecie, u nas jest coś takiego, że na przykład jak piszemy daty, to mamy coś takiego, że mamy dzień i miesiąc. Za granicą jest na odwrót. U nich jest tak, że piszą najpierw miesiąc, potem dzień i później rok. Więc to mogło, wiecie, oznaczać, że mogło to równie dobrze być nawiązanie do Paper Mario, czy tam do innej gierki z Marianem, która tam wyszła tego 2 kwietnia 2001 roku. No i dobra, jak pamiętacie, tej gwiazdki nie udawało mi się zebrać na początku i zapewne klątwa teraz na mnie spadnie i też nie uda mi się jej zebrać, aczkolwiek spróbujmy. Bo można się tutaj w łatwy sposób dostać właśnie do tamtego miejsca, do którego próbowałem się przed chwilą dostać.
A skąd wiem? Ponieważ próbowałem sobie, poza nagrywaniem trochę ćwiczyłem. I w zasadzie może mi się teraz uda, kto wie. Plan na dzisiejszy odcinek jest taki, żeby zabrać oczywiście kolejne 20 gwiazdek. Mam nadzieję, że mi się uda. I tak, wracamy do tej serii. To nie będzie tak, że wrócę teraz z tym jednym odcinkiem i nagle o serii zapomnę albo coś. Serio chcę w tym roku tą grę skończyć, żeby zacząć kolejny longplay o Let's Play. Zadam wam takie pytanie, czy chcielibyście, żeby longplay o Let's Play był z Super Mario... Super Mario World? Na SNESa? Bo w sumie to też jest taka nawet spoko gierka Mario, plus jest też trochę długawą gierką, bo nie ukrywajmy... Właśnie to jest problem z Marianami, że Mariany... Okej. Mario wiem, że jest ojcem platformówek, tak? Wszyscy o tym wiemy, że to on zapoczątkował w ogóle trend z platformówkami, nie? Ale nie wiem, czemu mam wrażenie, że Mario World i Mario 64 zapoczątkowały taki trochę, moim zdaniem, beznadziejny trend w niektórych platformówkach, który nazywa się backtracking. No bo nie ukrywajmy, ale to od Mario World w zasadzie się i od Mario 64 zaczęły te całe backtrackingi w grach, gdzie później twórcy również dosyć często korzystali z tego systemu, jeżeli chodzi o gry. Tutaj teraz będę szukał monetek, bo jak widzicie energię mam dosyć słabą, słabiutką, jakkolwiek to brzmi. Dobra, nadrabiamy tutaj, nadrabiamy. I niestety, zanim ktokolwiek powie, że nie wiem, jestem nudny jak fraki z olejem, dlatego że nie mówię żadnych ciekawostek o Marianie 64. Niestety, ale poza tą ciekawostką, że Mario miał mieć oryginalnie koopa z Luigi'm, plus to, że te teorie były odnośnie Luigi'ego, że miał się niby pojawić w tej gierce przez ten posąg chociażby przed tym poziomem, to szczerze innych ciekawostek o Marianie nie znam. Więc jeżeli ktoś zna i chce mi o tym powiedzieć, to śmiało zapraszam do sekcji komentarzy. Bo ja naprawdę na Marianie się za bardzo nie znam. Dobra, udało mi się tutaj doskoczyć. Spójrzmy, a raczej nie spójrzmy, tylko spróbujmy ogarnąć teraz to miejsce. Dobra, udało się. Mamy sukces. Teraz którym się kopało? Dobra, C. Nie! Byłem blisko. Blisko byłem. Yeah. Dobra, spróbujmy raz jeszcze. Ale nie tak, Mario. Szczerze myślałem, żeby kiedyś tam nagrać właśnie może longplay o Let's Play z wersji na DS-a, ale... Szczerze nie wiem, bo z jednej strony jestem ciekaw wersji na DS-a, z drugiej strony wersja na DS-a też ma w cholerę backtrackingów i takich innych elementów, które mi się osobiście nie podobają w wersji na DS-a. Okej, udało się. To teraz spróbujemy do góry, do góry, do góry, do góry. O, nice. I teraz zjeżdżamy. Pięknie. Kurde, 9 minut mi to zajęło. Nice. Nie! Ale to głupota była, o mój Boże. Dobra, nadrabiamy sobie teraz życie. Ja pierdziele, ale to było bezbeckie, nie? Wiadomo, tutaj już bym dawno wyedytował, ale jako, że to jest long play Let's Play, to tego nie zrobię. Bo macie tutaj pełen surowy materiał. Cholera, Mario. Jeszcze raz spróbujemy. Teraz się uda, na 100% się teraz uda. Nie spędzę tutaj 20 minut, nie ma mowy. Ja tu jeszcze inne poziomy chcę pokazać. Nie, o nie, o nie. Było blisko. Dobra, zamknę mordę teraz i się skupię w sumie. Bo tak to ja nigdy tego nie przejdę.
I będzie siara, że tak powiem. Tego nie będę nawet komentował. Tego nie będę nawet komentował, bo to po prostu szkoda. Szkoda mych słów. Dobra, może przejdźmy teraz tutaj, zobaczmy, czy jakieś monety będą. Ty, tu jest. Dzięki za uzupełnienie energii. Wiedziałem, że jak kurde odpalę nagrywanie, to już zaraz fajle będą. Ale ja to czułem, kurde. Mogłem nie wracać do tej serii. O Jezus Maria. Czemu mnie to spotyka? Why? Co ja takiego zrobiłem? Dobra, 61 mamy, 11 minut na liczniku. Szczerze to się, powiem szczerze, że trochę zestresowałem. Ale dobra, mamy to już z głowy, więc możemy teraz zejść w dół i zabrać się za kolejne poziomy tam, które nas czekają. W labiryncie powinniśmy teraz, tak, powinniśmy do labiryntu teraz wrócić, dlatego że tam potrzebujemy mieć gwiazdkę za 100 monet. Więc lećmy tam, gdzie ten labirynt był. Chyba tutaj był, co nie? Tutaj chyba był. Ty, jak pamiętam. Nie, bo szczerze powiedziawszy, ja się do tej gierki, poza tym skokiem, to ja się w ogóle nie przygotowywałem. To wszystko, co tutaj będziecie widzieli dzisiaj, to na ślepo przechodzę. Dobra, co my tutaj mamy za ten? A, dobra, Metal Mario. To lecimy. Naprawdę, to ja sobie muszę teraz tu całą gierkę przypominać, nie? Co i jak? Co tutaj się działo? Ale to są efekty, kurde, długiego nienagrywania. A no tak, bo ja czyli już mam wszystkie czapki w grze. No to kurde, luzik. No to teraz to mi tylko już zostało zaliczenie gry na 100%. Ponieważ tak wszystkie gwiazdki będziemy tutaj zbierać. Całe 120. W 64DS bodajże było 150, coś takiego, dobrze pamiętam? Ale jeżeli mam być szczery z wami, no to naprawdę jestem ciekaw ogólnie tego, jakby ten Mario oryginalny wyglądał. Ten, wiecie, ten Mario RPG, który miał być oryginalnie. Bo to jest dosyć ciekawy, że tak powiem, projekt, który mógłby nawet się przyjąć, biorąc pod uwagę, że Luigi jest bardzo niedocenioną postacią w serii Mario, moim skromnym zdaniem. Wiecie, co jak co, Mario jest wiadomo tam lubiany i tak dalej, a Luigi też potrzebuje trochę miłości, no nie ukrywajmy tego. Przynajmniej ja tak uważam. Dobra. Gdzie tutaj są potworki? Ej, ale lubię ogólnie soundtrack Metal Mariana, jest spoko w sumie. Kurde, nie! Szybko. Okej. 30. Jeszcze potrzebujemy 90. Halo? Kurde, ale zrypałem. Mógłbym mieć już 70 tych. 70 monet i bym miał już tam prostą drogę. A tak to trzeba będzie kombinować teraz. Masakra. Ogólnie jak byłem mały, to jak grałem w ten poziom, to jakoś tak sprawiał mi on zawsze problem, bo nie ogarniałem za bardzo tej czapki z Metal Marianem. Ja się zawsze tutaj pchałem zwykłym Marianem, co skutkowało tym, że oczywiście traciłem życia. Nie wiem, czy o tym w ogóle wspomniałem, kiedy nagrywałem tamtą sesję longplayową. Ale jeżeli nie wspominałem, to już wiedzcie, że tak było. Że byłem strasznie, że tak powiem,
strasznie gówniany w tą grę. W sumie, no, dzisiaj też jestem strasznie gówniany, no ale to myślę, że już wszyscy wiemy. Ja nie jestem jakiś super mistrzów Mariany. Ja w zasadzie gram w gry tylko po to, by grać, żeby nie być jakimś tam super mistrzem, a to, że przy okazji, nie wiem, mam takiego skilla w Crashu, to tylko dlatego, że w Crasha mocno się zagrywałem za dzieciaka. Pewnie byłbym lepszy w Mariany, gdyby nie fakt, że urodziłem się z padem PlayStation w ręku, a nie z padem Nintendo, więc to wiecie, to też jest takie dosyć ważne, mimo co. Chciałbym to oko strollować, ale wiem, że jest ciężko, bo tutaj trzeba naprawdę utrzymać się na tej platformie, a mi niestety to nie wychodzi, co można zauważyć. O, tutaj to już w ogóle mi to nie wyjdzie, więc nawet nie będę próbował. Ale z tym okiem mimo co bym spróbował. Może by ta niebieska moneta wyleciała i byłoby cool. No, dawaj. No. Spójrz na mnie. Na. Świetnie, nawet nie zdążyłem się zakręcić, bo po prostu już mnie trafiła. Okej. Okej, boomer. No to idziemy dalej wtedy. Może tam gdzieś będą monetki, gdzie będę mógł sobie zebrać 100 zł. Tu mamy jakąś platformę. Okej. Żadnych monet tutaj nie ma. Ale tutaj będą przecież. I serduszko jest przy okazji, czyli będę mógł się wyleczyć. Kamerę sobie ustawmy. Tak, dalej gram w tę grę na klawiaturze, dlatego że nie mam pada. Ani nic. Ale podejrzewam, że nawet gdybym grał na padzie, to bym lamił, dlatego że no... Tak jak wspominałem, Mario ma dosyć upierdliwe kontrolki. I wiem, że dla fanów Nintendo bądź fanów Mariana to jest obelga, co teraz mówię, ale no niestety taka jest prawda. Ma trochę skomplikowane kontrolki ta seria. Nic na to nie poradzę. Może bym inaczej gadał, gdybym po prostu, mówię, zagrywał się w Mariana za dzieciaka, a jako że ja w Mariana to tak mało co grałem, no to... To też nie ma co się dziwić, że ja mam takie, a nie inne zdanie na temat tego. Dobra, 28 żyć. Sądziłem w ogóle, że ja będę miał koło 3 albo 4, a jednak nie. Więc to jest jednak plusik. Bo gdybym miał te, nie wiem, 3-4, no to w sumie byłbym blisko game overa. Co niektórych oczywiście by cieszyło, no bo wiadomo, najlepiej śmiać się z cudzego nieszczęścia. Wiem, sam taki jestem. Sam się śmieję z cudzego czasami nieszczęścia w grach. Ale nie wiem, czemu kurde Metal Mario mi się kojarzy jakoś tak z Metal Soniciem pod względem soundtracku. Tak jakoś mi się skojarzyło, nie wiem czemu. Nie ma tam w ogóle żadnych monet? Ani nic? Tutaj chyba będą, czy nie? Czy tutaj też nie będzie? Będą tutaj monety, czy nie będą? Wydaje mi się, że były przy tej gwiazdce. Ta, są. Dobrze, jeszcze pamiętam. Dobra, 84. No to teraz możemy cofnąć się. Bo tam wiem, że są jeszcze czerwone monety. Tam na samej górze, gdzie są te takie rury. Gdzie Mario, wiecie, może się złapać i gdzie indziej doskoczyć. Więc no. Więc spróbujmy, czemu by nie. I tak dla osób interesujących się, czemu kamerki nie ma, to jeszcze raz odpowiadam, nie ma kamerki, dlatego że mi wejście z tyłu kompa padło. Tak więc no nawet nie mam możliwości, jak się tutaj pokazać. I wszystko się nagrywa? Czekajcie, luknę. Tak, wszystko się dobrze nagrywa. Spoko. Bo bardzo bym się wkurzył, gdyby okazało się, że te 19 minut, które teraz gadam, się słabo nagrywa. Lub w ogóle się nie nagrywa, no to już byłby rage wtedy nie z tej ziemi. To już wtedy bym serio znowu na kilka miesięcy zniknął. Nie! 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 Czemu tak się stało? Ja pierdzielę, no kurde. Na złość, ta gra mi dzisiaj kurde na złość robi, definitywnie. Dobra, tam nie ma żadnych kurde monet. Lecimy tutaj.
Pal gumę pająk. Dzięki. No to była głupota, nie powiem, że nie. Ale odnośnie moich wspomnień z tym poziomem, no to mówię, no... Nie lubiłem strasznie tej sekcji z zielonym dymem, bo jako mały pierdas nie ogarniałem jakby za bardzo grania w tę grę. Co skutkowało oczywiście tym, że fejle za fejlami były. Na szczęście później kolega, który był mistrzem dosłownie w Mariany, nauczył mnie trochę jak grać w tę grę, więc... Więc dosłownie przeskoczyłem miejsce, do którego powinienem doskoczyć, lol. Ale mimo co soundtrack szanuję w Marianie 64, jest naprawdę bardzo cool. Bardzo fajny i bardzo pasujący w swoją drogą soundtrack to jest. Ale mówię, jedyny problem jaki ja mam z tą gierką to to, że Mario mam wrażenie, że on jakoś tak się za bardzo ślizga. Nie wiem, być może to jest moje takie czepianie się na siłę, czy nie, bądź też i nie, ale w zasadzie to tak mi się wydaje, że tak między innymi wygląda, jeżeli chodzi o Mariana. Albo to po prostu jest przyzwyczajenie, że za dużo grałem jakby w gry na PlayStation. Stąd też moje takie... Stąd też taka moja doczepliwość. Nawet nie trafiłem w to niebieskie coś. Aj, teraz już straciłem szansę na niebieskie kurde monety. Co za tym idzie, poziom będę chyba musiał powtarzać. Więc ja chyba wyjdę stąd i jeszcze raz zacznę ten poziom. Tak będzie najlepiej. Bo wiecie, po prostu wstyd i hańba to, co się przed chwilą odwaliło. Złazimy w dół. Tak, dzisiaj pójdziemy na drugie piętro. Spokojnie, nie musicie się niczego martwić. Nie martwcie się, dojdziemy do tego drugiego piętra. W ogóle gra mam na 7% podgłośnioną, więc mam nadzieję, że nie jest ona jakoś, nie wiem, głośniejsza ode mnie, bo ja staram się trochę głośniej mówić, aczkolwiek nie gadam nie wiadomo jak głośno, żeby też nie było, że drze ryja na cały dom. Wiecie o co chodzi. Wiecie jak to jest, no niestety samemu się póki co nie mieszka. Co innego będzie jak będę sam mieszkał, no to wtedy to już w dupie z tym. To jedynie co to sąsiedzi będą narzekać. Nie no, oczywiście ja sobie robię teraz. Dobra. Tu był chyba jeszcze jeden pająk, co nie? Tak. Tu jest. Pajączku. Pajączku, tak jak w tym. W tym... bazarowym tłumaczeniu ze Spidermana po polsku. Nie wiem, czy ktoś z was może kojarzyć te takie ruskie tłoki, które były tłumaczone na język polski, gdzie po prostu tam ludzie chyba bodajże z Rosji albo z Ukrainy tłumaczyli na nasz ten, na polski. W sensie dubbingowali niektóre gierki pokroju Spiderman, czy nawet Tarzana, z tego co pamiętam, ktoś dubbingował. Tak więc no. I wiecie co? Tutaj niestety zrobię coś, co może niektórych wkurzyć, ale zrobię sobie save state'a tutaj na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, of course. Dobra. Tutaj. Nie, tutaj też nie. Gdzie to kurde się szło? Sorry, że robię coś takiego na odcinku, ale no naprawdę... Zależy mi, żeby zebrać te 100 złotych monet. Gdzie to się szło? What the fuck? Dobra, F7. Teraz muszę pamiętać, że F5 to jest zapis, a F7 to jest load state. Gdzie to się szło? Cholera, tutaj się chyba szło, co nie? Sprawdźmy. Tak, tutaj się szło. Dobra,
54 to jest całkiem sporo, muszę przyznać. Więc tu już nie muszę się za bardzo o nic martwić. Gorzej byłoby, gdybym miał, nie wiem, 40 coś. No to już bym miał powody do zmartwień. Albo nie wiem, 30 coś. Ale prawie 60 to myślę, że to jest dobry wynik. Z monetkami. Dawaj, 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 dawaj. 59, dobra. 60. Jeszcze raz odnawiamy sobie metal czapkę. I jedziemy z koksem. 62, dobra. Niedługo wszyscy dostaną nerwicy przez muzykę Metal Mariana, mówię wam. Jak będziecie oglądali ten let's play. Ojej, przepraszam najmocniej. Nie moja wina, że muzyka Metal Mariana jest spoko. A w ogóle, czy czasem tego oka nie dało się dupą zniszczyć? Tak szczerze. Czy muszę spróbować w sumie. Bo dzięki temu mógłbym mieć darmowe 5 monet. Co razem dałoby 10 i miałbym teraz 74 na przykład. A? Widzicie? Można? Można, nawet trzeba. Spróbujmy w sumie dupą zniszczyć to oko. Ja bym spróbował. Bo chyba się dało, co nie? Spróbujmy. Nie, nie dało się. Dawaj. Patrz na mnie. Patrz na mnie, a nie spychaj mnie. Dobra. Okej, zakręciło się. 73, dobra. Chociaż tutaj mamy te oczka. Teraz tylko wystarczy pozostałe monety zabrać. To już easy będzie w sumie. Nigdy więcej, kurde, nigdy więcej takich challenge'y. 100%. No ale dobra, no skoro się podjąłem, to dlaczego mam teraz z tego rezygnować? No to troszeczkę też byłaby głupota, gdybym teraz z tego zrezygnował. Skoro już się podjąłem, bo już niektórzy pewnie czekają na te magiczne 100%. Więc nie będę już taki. Kurde, nie! Okej. Dobrze. Szybko bierz. Cofaj. I teraz tędy, dobrze. I no może nie tędy. Ale tędy, o. Teraz trzeba w tamtą stronę. Dokładnie tak, do góry i potem pozostałe monety zebrać. I już będziemy mieli spokój. Zastanawiam się, czy jak teraz bym zebrał tą 100 złotych monet i bym zapisał i wyszedł, to czy by mi zapisano tą gwiazdkę. Jezus Maria, ale ja się plączę, what the fuck. Jestem tego ciekaw w sumie, więc spróbujmy. Spróbujmy tak zatem. Tutaj chyba będzie czerwona moneta. Nie, tu nie ma. Tutaj jest. Tam nietoperze są, czyli będą żółte monety. Okej. Pół godziny na nagraniu, a my dopiero będziemy mieli dwie gwiazdki. What the fuck? Okej. Dobra. Widzę, że się gwiazdka pojawiła na dole. I co, nie przyjdą już do mnie nietoperki? Co, już się przestraszyły? Mięczaki. No to w takim razie wracamy, no i zdobywamy już 15 gwiazdek. Ła! Aj! Pierdyknąłem się w statyw. Nie w statyw. Nie, no w statyw, dobrze powiedziałem. Chciałem facepalma strzelić, a kurde ręką w statyw pierdolnąłem. To chciałem powiedzieć. Dobra, 88. Ła.
Mario, cofaj się. Au. Au. Dobra, 93. No to easy już. To mamy tutaj, kurde, monety nawet. Dokładnie tak. Mówiłem, że easy. Heh. Co to tam pół godziny? Oczywiście, że chcę zapisać. I przy okazji życie zgarnąć. No. To można w sumie wyjść. Dobra, zapisało się. Tak, mamy tutaj 100%. Tu mamy 100%, tu mamy 100%, tu mamy 100%, tu mamy 100%, tu mamy 100%. Nice! No dobra, no to pustynna wyspa nam już została tylko. No i tam... druga konfrontacja z Bowserem. Poziom podwodny, no i trzecie piętro. Tfu, drugie piętro. Bo teraz na parter schodzimy. No i przy okazji tam jakieś poukrywane gwiazdki w zamku. No więc trochę tego jeszcze jest do roboty. Przewiduję, że to będzie czwarty part. Piąty part to właśnie będą kolejne moje zmagania, czyli już 100 gwiazdek. A szósty i zarazem ostatni, no to będzie już 120 i ostatni boss. Co my tutaj mamy? Filary w piramidzie. O nie, to chyba jest konfrontacja z bossem. Swoją drogą będzie można zdobyć ten, gwiazdkę za 100 monet. Więc czemu by nie? Kurde, no nie, tyle monet. Moich. Dawaj mi monety. O! Dziękuję, nie pogardzę. Złap to, Mario. Dobra, tutaj czerwona monetka, czyli mamy razy dwa. O! Wiem, że w tej lokacji możemy spokojnie zebrać ten, chyba stówkę. A jak nie w tej, to w środku piramidy. Teraz odwróćmy sobie kamerę. Tam życie mamy. Życie jest nic nie warte, jeżeli chodzi o to. Sorry bardzo, nie chcę ryzykować utraty zdrowia. O, dobra. Dziękuję, zostałem uratowany. Auć. Nie zdążyłem niestety doskoczyć. Nie. Mamma mia. Dobra. Cofnijmy się, ponieważ tutaj mamy jeszcze czerwoną monetę. Dobrze, że sobie o niej przypomniałem. Właśnie, zbierałem, kurde, gwiazdkę za czerwone monety tutaj? Nie pamiętam, szczerze! Pozwólcie, że zostawię to bez komentarza. Dobra, jest, mamy to. Dobra. Dawaj. Dobra, teraz skopniaka tu. Okej. Głowa zmiażdżona została. Tak też się da. Dawaj. Gumba.
Dobra. Ogólnie to w sumie opowiem wam co tam u mnie, bo tak w sumie na razie to się za bardzo skupiam na gierce niż na gadaniu z wami, więc... mam już nawet pomysł na kolejny long play o Let's Play, który możemy zrobić po Marianie. Myślę, że to jest gierka, która być może wam się spodoba. Jest to gierka, dzięki której Crash Team Racing powstał. Już może niektórym się lampka zapaliła, o jaką grę mi chodzi. Jest to też wyścigówka, ale na Nintendo 64 i nie jest to Mario Kart 64. Bo my gramy w dobre gry. A tą gierką mianowicie jest Diddy Kong Racing 64. Sorry, nie Diddy Kong Racing 64, tylko po prostu Diddy Kong Racing. Tą gierkę kiedyś już zresztą nagrywałem. I myślałem, żeby ją pociągnąć w long playu, let's playu. Chyba, że wolelibyście to w takich odcinkach jak, nie wiem, Jack 2, czy Crash, czy inne tam gry, które jeszcze nagrywam. Bo wiecie, dla mnie to jest wszystko jedno. Ja mogę się dostosować. I czapkę mi, kurde, jastrząb zakosił. Frajer jeden. Niewyżyty, kurde. Dawaj, 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 dawaj. Czapka jest moja, sorry. Sorry, Winnetu. Nie ma tutaj mnie okradania. Dobra, 40 monet będziemy mieli, spoko. W ogóle, jakie są wasze wspomnienia z tym poziomem? Ktoś z was, nie wiem, miał może kiedyś z nim problemy? Może ktoś kiedyś się z nim męczył? Kto wie? Ja oficjalnie powiem wam szczerze, że gdy byłem małym szkrabem, to... No miałem malutkie problemy, nie powiem, że nie z tą planszą. Ze względu na ruchomy piasek, of course. Dobra, 51, no to to już daje nam predyspozycję do tego, żebym miał życie. Aczkolwiek się zobaczy. Wow! Yes! Latająca czapka, no to teraz to już lajtowo, moi drodzy. Okej, okay, otworzyłem teraz piramidę. Tak, to był celowy zabieg dla osób, które by się pytały. O, nie zbierałem, kurde, gwiazdki za te... za czerwone monety. No proszę. To nie wiedziałem. Dobra, życie mi już uciekło, tak więc nara. To było na tyle gówniane, że wymagało aż load state'a, no nie? Dobra, z tego to się jeszcze jakoś wykaraskałem. Teraz pytanie w ogóle, czy mi te monety się zapiszą, kiedy wejdę do świątyni. Powinny mi się zapisać. Raczej nie powinno być nic tutaj na rzeczy, że się nie zapiszą. Aczkolwiek ja tam nie wiem, nie znam się. Nie pamiętam już tej gierki. Więc zobaczymy. No, 61 jest, więc kurde, zapisały się. Nie wiem, czemu mi się wydawało, że się nie zapiszą. Dobra, 76. Okej. Coraz bliżej mamy ten. 80. Bardzo mi się ogólnie podoba level design tych poziomów, które teraz ogólnie zwiedzam. Mimo, że to jest gra na Nintendo 64, to jednak wydaje mi się, że jest to jedna z ładnych gier, jak nie najładniejszych. Drugą taką najładniejszą oczywiście jest Diddy Kong Racing, o którym już wspominałem. A jeszcze Legend of Zelda,
Majora's Mask i Ocarina Czasu. W ogóle ktoś się orientuje, czy Ocarina Czasu i Majora's Mask mają polską translację, tak jak 64 Mario? Tak teraz serio pytam, bo ja się jakby nie znam, a słyszałem, że niby jest polska translacja do Ocariny Czasu i do Majora's Mask. Uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Kurde, już mi się Drafów Cortex przypomina przez to powolne chodzenie po tej siatce. Czemu mi się same, kurde, straszne rzeczy przypominają z Drafów Cortex? Nigdy nie mogę sobie nic pozytywnego o tej grze powiedzieć. Zawsze muszą to jakieś negatywy się pojawić. Nie no, dobra, soundtrack jest cool w Drafów Cortex. Moi kuzyni w ogóle ten poziom uważali za jeden z najłatwiejszych w Mario 64. Mogę się w sumie teraz z nimi zgodzić, aczkolwiek będąc małym szkrabem, dla mnie wszystko było trudne, bo byłem gówniany w gry. W zasadzie ta teraz nie jestem jakoś super najlepszy, ale dla siebie jestem dobry, ale nigdy nie powiedziałem, że jestem mistrzem wszystkiego. Oprócz Crasha. Dobra, trzymamy się teraz tutaj siatki i powolutku idziemy sobie, powolutku. Nigdzie nam się nie śpieszy chyba. Coś czuję, że to będzie jeden z najdłuższych odcinków, tak koło 2 godzin wyjdzie albo ponad 2 godzin. Oj, coś mi się wydaje, że tak. Dobra, mamy 100 monet, super. Tędy ja w ogóle szedłem, czy ja nie szedłem? Bo szczerze powiedziawszy nie pamiętam, czy tamtędy przechodziłem. Dobra, tu mamy energię, to sobie energię. Dokładnie. Tutaj na tych elektrycznych ziomków trzeba uważać, bo jeszcze mnie prądem porażą. Czyżbym Tomba słyszał? Ale on ma mordę krzywą. Nie, żebym się czepiał. Ej, ja już tutaj byłem. Zginę. Ty, a jak nie zginę, to przecież mogę wyjść. Bo chyba mi się teraz zapisze, nie? To, że zdobyłem 63 tom. Tak, zapisało się. No dobra, no to możemy teraz normalnie przejść poziom już. Aż w sumie się upewnię. Tak, zapisało się, dobra. Joj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 
system wychodzenia, wiecie, w trakcie poziomu, bo gdybym miał całą planszę przechodzić i kurde... No w sumie gdybym miał całą planszę przechodzić, to trochę byłoby to uciążliwe, nie powiem, że nie. 100. Aha, czyli mi się 100 równo zapisało. To też dobrze, w sumie nie ma co narzekać. Teraz skupmy się na tych czerwonych monetach i potem zabieramy się za bossa w tej krainie. Bo dzisiaj ta kraina ma być zrobiona na 100% i ja nie widzę innej opcji. Tak samo jak ogólnie cały parter będzie zrobiony na 100%. Nie ma innej opcji. Mam nadzieję, że we mnie wierzycie, kurde. Nie. Ja pierdzielę. Co ja tej gierce zrobiłem? W sumie mam wodę na uspokojenie, więc
Wezmę się, napiję, żeby nie było, że się za bardzo odpalę zaraz. Dobra. Jedziemy. Ale odnośnie właśnie moich jakichś wspomnień z tym poziomem, czy ogólnie z tymi poziomami, co teraz robię, czyli tam, wiecie, Dombu i ta plansza, no to mówię. To były właśnie plansze, z które mi największy problem sprawiały. Dombu dlatego, że mamy ten zielony gaz, który dusi Mario, kiedy nie masz metalowego Mario, czyli metalowej czapki. A z kolei ta lokacja przez ruchome piaski. I przez to, że za bardzo nie lubię tej lokacji, no ale... Znaczy, nie lubiłem, bo teraz w sumie ją nawet lubię ze względu na soundtrack, jak i na klimat. Bo jakoś tak lubię pustynne poziomy. Mogłem się domyślić, że nie doskoczę. Więc chyba moja przepowiednia, że będę miał zero żyć, się spełni. Ale ja jestem bezbekiem, kompletnym bezbekiem. O, to chciałem zrobić, a nie kurde dupny atak. Na początku spacja, potem X, nie na odwrót, Michał. Pamiętaj to. Okej. Okay. Przepraszam. Nie no, oczywiście gumbów nie mam zamiaru przepraszać, no co wy. Wroga z gry mam przepraszać w ogóle? Co tutaj pisze na tej tabliczce? Aż luknijmy w to. Patrz pod nogi, nie daj się wciągnąć przez ruchome piachy. Czemu piachy? Czemu nie piaski? W sensie, okej, rozumiem, że Polska trudna język, ale no kurde, mogli to napisać piaski. Mogli oczywiście, że tak, mogli, ale nie zrobili tego w sumie, no i mamy problem. I tak, już widzę, kurde, tutaj głosy, które zaczynałem narzekać, że skoro ty tak narzekasz na takie, kurde, ten, to czemu ten, nie zagrasz po angielsku w tę grę? Lol, dlatego, że jest może wersja polska? Nie wiem. Ja po prostu zwracam uwagę na to, dlatego, że no, nie wiem, ja nie słyszałem, żeby coś takiego w języku polskim jak piachy istniało. Wiem, że mówi się... Jest odmiana piasku na piasek i piach. Ale że piachy to pierwsze w ogóle słyszę. Chyba że ten koleś, który jest odpowiedzialny za polską translację, w sumie też sobie śmieszkował tłumacząc Super Mario 64. Co by mnie wcale nie zdziwiło, jeżeli mam być szczery. Dobra, ucieknąłem przed tą wielkim kwadratem, który chce mnie spłaszczyć. Który ma różne mordy. Raz wkurzoną, raz zadowoloną. Taką sadystyczną mordę on ma. Dobra, czerwona moneta. 4, czyli jeszcze 4 i będziemy mieli gwiazdkę. Następną gwiazdkę właśnie zrobimy w środku tej piramidy, bo tam jest konfrontacja z bossem. A kurde, kolejna to nie pamiętam jaka była, jeżeli ma być szczery. Była chyba jeszcze jedna gwiazdka do zdobycia, co nie? Bo tak za mało będzie, no czekajcie. A nie, nie mam tutaj podglądu. Musiałbym wyjść z poziomu, a nie chcę tego robić, jeżeli mam być szczery. Dobra, nie nadużywaj tego słowa, Michał, bo to jest kurde głupie. Inne słowo daj jako zastępstwo na będąc szczery. Na przykład, nie wiem, powiedz, że... Muzyka latającego Mario jest w sumie spoko. Bo jest spoko, lol. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Nie, 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 nie. Ustaw się. No tak, ominąć monetę to trzeba być naprawdę mną. Dobra, tą chociaż zebrałem. Oj, zaraz trzeba będzie jeszcze powtarzać. Jeszcze raz trzeba będzie powtarzać. Ty, ale patrzcie jak to się fajnie zgra. Ta gra nazywa się Super Mario 64, wyszła na Nintendo 64 i będę miał 64 gwiazdki.
A? Czyżby Incepcja? Okej, tak. Odwracamy kamerę. Okej, dobrze. Teraz to dobrze zostało ogarnięte. Okej. No tutaj mi się już nie uda. A może jednak się uda? Ty! Dobra, wracamy. O, dobrze. Lecimy tam teraz. Jest! Mamy to! Jest! Dobra. Jedna z cięższych gwiazdek jest zebrana. Ile nam tutaj będzie brakowało teraz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Każda plansza ma po 7. A my będziemy mieli teraz 5. Więc teraz tylko 2 nam zostały. Okej. Filary w piramidzie. No to to będzie teraz ta gwiazdka, którą chciałem na początku zrobić, a wolałem skupić się na... Jak to się mówi? Wolałem się skupić na zbieraniu 100 monet. No. Ty no dawaj Mario, złap się tam. Ej, no jestem wręcz przekonany, że da się tutaj tak doskoczyć. Ty, wiem jak, rozpędzę się. Zrobimy coś takiego. Tak, tak. Ja to zrobię. Obiecuję wam. Widzicie? To trzeba tak zrobić. Czyli tak, tak. Jeszcze raz. Tak, tak. Tak, tak. Nie tak. Tak, tak, tak. O, dokładnie tak. O to mi chodziło. Więc ruszamy teraz. Ruszamy niszczyć, kurde, pale. Nie pały, tylko pale. Żeby nie było, że ktoś pomyśli, że się przejęzyczyłem. Dobrze. Dobrze. Lecimy dalej. Teraz do tego trzeciego. To temu. Nie, no to nie są pały, żadna nie pale, tylko to są te filary, kurde. A ja tutaj to totemy jeszcze też nazywam. Ja to w ogóle też jestem mądry, kurde. Mądry inaczej. No, i o to mi chodziło. Zjeżdżamy w dół. Tja, teraz czas na konfrontację z bossem. Szczerze powiedziawszy, boję się trochę tej walki. Ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Trzymajcie za mnie kciuki, bo może to się uda. Za pierwszym razem, oczywiście. W dzieciństwie miałem... Szczerze nie pamiętam w ogóle, czy w dzieciństwie walczyłem jakoś super długo z tym bossem. Lecimy. Auć. O, ktoś tutaj czegoś nie przetłumaczył. O-oh. Ta. Musimy teraz pięścią w pięść się zmierzyć, czy coś takiego? Ta.
Okej, skupmy się teraz. Nie gadajmy żadnych głupot. Damn it! Jeszcze raz. Ja nie mogę w taki beznadziejny sposób zginąć. Jak widzicie, łatwo się atakuje tego bossa lub mini bossa, jak chcemy go nazwać. No, dawaj, dawaj, dawaj. Nie! LOL? What? Da się tak go zniszczyć? Przecież ja nawet go nie kopnąłem. What? XD. Po prostu XD. Nigdy mi się tak nie udało. Nigdy. Okej. Misja ogarnięta. Puzzle. What? Jakie puzzle? To pierwsze słyszę szczerze, jeżeli chodzi o tą misję. Zgaduję, że ona jest jakoś w środku tej piramidy. Ale na pewno nie tam, gdzie jest ten boss. To mogę być święcie przekonany, że tam na pewno nie ma. Więc spróbujmy się do tej piramidy dostać. W takim razie. Nie, ale serio. Jeżeli chodzi o konfrontację z poprzednim bossem, to nie pamiętam, czy za dzieciaka miałem z nią problem, czy nie. Wiem, że kuzyni zawsze mnie straszyli, że to jest jeden z trudniejszych, jak nie najtrudniejszych bossów, ale teraz tak patrzę na to, to kurde, oni jak zwykle w dupie byli, gówno widzieli. Bo tak na dobrą sprawę, to co to była za trudna konfrontacja, po prostu trzeba było go parę razy w oko sklepać, nic więcej. Więc dobra. Spójrzmy, o co chodzi z tymi puzzlami. Gdzie te puzzle są? Gdzie one są? Kurde. Odwróćmy kamerę, jeżeli to jest możliwe, oczywiście. Gdzie te puzzle są? Nie, bo ja serio nie wiem, gdzie one mogą być. Nic nie wskazuje na to, żeby tutaj jakieś puzzle były do zrobienia. Dobrze, że sobie w razie co zrobiłem save state'a przed wejściem tutaj, to wtedy może tam, gdzieś na zewnątrz będzie do ogarnięcia coś. Tak, wiem, że niektórym może to przeszkadzać, że gram na save state'ach, ale no niestety. Jest to odpowiednik tego, że nie edytuję tych long play, po prostu wysyłam surowe nagranie i tyle. Ja wiem, że dzisiejsza sesja może być trochę taka nudnawa dla was, że nie ma żadnych dymów, że ja tutaj, nie wiem, nie klnę co drugie słowo, albo w ogóle nie odpalam się za bardzo, ale po prostu mam dzisiaj taki humor, że chcę sobie to wszystko na spokojnie poprowadzić. Nie chcę ciągle, powiedzmy tak, wiecie, jakoś super się bardzo odpalać. W sensie, lubię, powiedzmy, czasami sobie tak pośmieszkować i tak dalej, ale mam po prostu ochotę teraz taką, żeby w normalny sposób, powiedzmy, poprowadzić. Nic na siłę, jak to mawiają. Ale z tymi puzzlami to serio mam teraz rozkminę. Co z tym może chodzić, kurde? Nie no, kurde, nie ma tutaj nic takiego. Chyba, że... Już chyba wiem, o co może chodzić, ale to tylko jest takie moje... teoryzowanie. To jest taka bardziej teoria, która praktycznie nie ma nic związanego z praktyką. Ale może z tymi puzzlami chodzi o to, że na tą monetę osobną trzeba skoczyć tam. Bo jak widzicie, była tam taka
mała platforma z monetą. Więc może to tam trzeba wskoczyć i może to się liczy już jako taki puzzle. Właśnie, że tutaj skoczyć, potem tam w dół i będzie ten, gwiazdka. Może to trzeba tak ogarnąć właśnie. Nie wiem, ja się powiem szczerze, nie znam. Więc dlatego zobaczymy. Godzina już nagrania jest. Dawaj, 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 dawaj. No. Dobra, dobra, tam pal gumę, frajerze. Dobra. Tu jest, tak? Dobra. Dobra. Mamy jedną monetę. Taką, wiecie. Teraz tutaj do tej trzeba zejść. I tutaj jeszcze mamy. Może to właśnie z tymi puzzlami chodzi. Nie ma tu już innej? Nie widzę. Dobra, tam jest jedna. Ty, o to chodziło, o lol. A ja myślałem, że o coś innego, kurde, że tutaj będę musiał jakoś się długo zastanawiać i rozkminiać. A proszę. Pozostawię to bez komentarza oczywiście, bo to była głupota teraz. Na szczęście nie zginąłem, to jest plus. Ale wracamy po tą gwiazdkę. W sumie to ten mój long play o let's play to może być też poradnik, jak zrobić 100%, bo może są osoby, co mogły nie wiedzieć, gdzie niektóre gwiazdki są położone, tak więc... Dzięki mojemu let's playowi możecie również się dowiedzieć, gdzie są te wszystkie gwiazdki pochowane. Bo ja tam mniej więcej... Znaczy w zasadzie to ja też gram z takimi poradnikami, jeżeli mam być szczery, bo... Guys, kto by pamiętał, kurde, lokalizację tych wszystkich gwiazdek? No ja, na pewno nie ja. Ale no. Pamiętam w ogóle, że dostałem komentarz od jednej osoby, gdzie zarzucała mi, że gram w tę grę na emulatorze, to już praktycznie zhańbiłem ten tytuł, co w ogóle dla mnie jest takie wielkie XD, bo w sumie... Lol, nie każdego może stać na konsolę i na przechwytywarkę, żeby specjalnie inwestować w takie coś. Poza tym to jest wolny kraj, jak ktoś chce nagrywać lub streamować z emulatora takie gry, to sobie będzie i w ogóle... Nie powinno nikogo to obchodzić. No i dobra, tutaj mamy 100% tutaj, 100% tu, 100% tu, 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 tu. Nice. Więc te lokacje mamy już zaliczone. Więc można je opuścić. 6 gwiazdek w godzinę i 4 minuty. Jezu, ale to jest przypał. Chyba nie tędy poszedłem. A nie, w sumie tędy poszedłem. Tylko trochę inną stroną, niż mi się wydawało. I idziemy teraz na ten, poziom podwodny. I tam w ogóle na nas Bowser będzie czekał. W tym, tej takiej małej studzieńce, co widzicie. Głębokie doki, czyli Dire Dire Docks i statek Bowsera. Okej. Okay. Tutaj wiem, że są trzy łatwe misje, które da się szybko ogarnąć. Pierwsza to jest ta z płaszczką, gdzie trzeba przez okręgi przepływać. To w ogóle to jest easy misja. A druga misja to wiem, że czerwone monety. I skrzynka ze skarbami oczywiście. No, nie mogę oczywiście o tym zapominać. Ale my, jak to zwykle my, czyli ja i Mario, będziemy robili od dupy strony tę misję, bo czemu by nie?
co ja się będę. Ej, ale bardzo kurde też lubię soundtrack z tego poziomu. Nie no, Mario 64 ma bardzo fajny soundtrack. Mimo że to jest taka gra dla mnie, która jest... no średniakiem, nie jest może to najlepsza gra, ale... najgorsza to też nie jest. Okej. Głębokie daki, runda druga. Ja nie odpuszczę tym monetom. Proszę tutaj zebrać praktycznie wszystkie. Szybko, 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 dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Wiecie w ogóle, co jest zabawne? Że gdy byłem mały, to z tym poziomem w ogóle nigdy żadnych problemów nie miałem. Jak pierwszy raz zagrałem, jak byłem mały, to jakoś... może tylko pod koniec raz zginąłem, ale tak to nie był poziom, który powodował u mnie game over. I to jest w ogóle też takie zaskakujące, że takie łatwiejsze poziomy powodowały u mnie, że tak powiem... problemy, a te trudniejsze to jakby z palcem w dupie potrafiłem przechodzić. No bo nie ukrywajmy, ale poziomy podwodne no to są trochę trudne. Są trudniejsze od takich platformowych. Myślę, że nie tylko ja mam podobne zdanie, aczkolwiek no jeżeli ktoś uważa inaczej, no to oczywiście jak najbardziej tutaj szanuję za odmienne zdanie, no bo nie musimy przecież się we wszystkim zgadzać. Oj, 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 oj. Dobra. Dobra, jest. Mamy to. Płyniemy dalej. 34 w jednym miejscu. Tutaj chyba na dole będą, nie? A nie, nie ma. Wydawało mi się, że będą. To gdzieś tam u góry będzie chyba okrąg też ze złotymi monetami. Z tego, co dobrze pamiętam. O, spływamy w dół teraz. What? A co to są za spadki? FPS-ów? W sensie nie w OBS-ie, tylko w emulatorku. O kurde, czyżby gra tutaj była słabo zoptymalizowana? Nie no, pamiętajmy, Super Mario 64 to najlepsza gra przecież jest. Tak, wiem, że mówiąc te słowa to prawdopodobnie triggeruje większość osób, no bo dla niektórych to faktycznie może być najlepsza gra. Nie mówię, że nie. No, opinia o Mario 64 jest taka, że jest to bardzo dobra gra i nie mogę temu zaprzeczyć. Tutaj bardziej moje upodobania wchodzą niż faktyczna opinia realna. Dobra, zanurzamy się z powrotem. Czyżby tutaj była jakaś czerwona monetka czekająca na mnie? Nie, ale są żółte monety. O kurde. Skorupia żółwia. Mógłbym tutaj driftować w sumie pod wodą, ale... ale nie tym razem. Dobra. Płyniemy do góry, płyniemy do góry, płyniemy do góry, płyniemy, płyniemy, płyniemy. Szybko wydostaniemy się stąd. Mamy tutaj niewidzialność. Nie bierzemy póki co niewidzialności. Mario, wydostań się stąd. Dobra, jakoś się tędy nie wydostanę, więc tędy będę musiał podpłynąć. Dobra. No dobra, w sumie skoro już jesteśmy, to zabierzmy tą gwiazdkę, czemu by nie?
Nie zabierzmy, tylko zbierzmy. No. I jak widzicie, ta wodna ściana się teraz przesuwa dalej, co oznacza, że jesteśmy coraz bliżej Bowsera. W zasadzie to już moglibyśmy w sumie do niego pójść, ale no jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Jeszcze za szybko. Skrzynki pod wodą. Dobra, kolejna misja ze skrzynkami. To też jest w sumie nawet easy, chociaż nie powiedziałbym, że do końca takie easy, bo tutaj trzeba będzie jakby odmierzać, która skrzynka nie porazi nas prądem. Więc sprawdźmy, czy ta mnie nie pierdolnie prądem. A widzicie, już mnie pierdyknęła prądem. Ta też. Więc która jest prawdziwa? Wygląda na to, że ta. No, to jeszcze nie ta. I zaraz zginę. To która jest tutaj prawdziwa? Tutaj ta? Chyba ta. O, widzicie? Skoro to jest pierwsza skrzynka, to teraz zobaczmy, czy to będzie druga skrzynka. O. To może to będzie trzecia. Nie, to nie będzie trzecia, więc F7. To będzie chyba trzecia skrzynka. Tak. I teraz czwarta. Halo, nie! Ja nie mogę w taki lamerski sposób ginąć. Ja po prostu muszę... Jak już mam zginąć w taki sposób, to już wolę wczytać load state, niż kurde... Potem być wyśmiewany. Chociaż już i tak jestem wyśmiewany, jeżeli chodzi o granie w Mario 64, no bo przecież są osoby, co lepiej grają. Nie mierzcie wszystkich swoją miarą. To, że wy jesteście dobrzy, nie oznacza, że każdy jest dobry w Mario 64. Pamiętajcie o tym. Halo? Mario, otwieraj tą skrzynię. Dobra, tutaj mamy łatwiutko. Skrzyneczkę i gwiazdeczkę. Myślałem, że w sumie gdzieś jeszcze będą skrzynki, ale w sumie pomyślałem, że to by było trochę bez sensu, bo byśmy musieli przez cały poziom podróżować, żeby otwierać te skrzynki. Dobra. Pamiętajmy, że jeszcze przy Bowserze są te 8 czerwonych monet, to będzie jedna gwiazdka i potem klucz do drugiego piętra. Czerwone monety na słupach. Dobra. Tutaj was na chwilę zostawiłem, żebyście mogli sobie soundtracku posłuchać. Kurde, trzeba będzie wodą zaraz popić. Trochę mi w gardle zasło. Niby jest powiedziane, że czerwone gwiazdki są na słupach. Czerwone monety, nie gwiazdki. Więc no dobra. Zaraz się przekonamy, kurde. W ogóle może zauważyliście, bądź też nie, ale dodałem jeden plugin, który troszeczkę polepsza grafikę w tej gierce. W sensie tak daje, że ta grafika jest, nie wiem, taka czystsza. Może ktoś zwrócił na to uwagę. Nie no, pamiętajmy, Super Mario 64 to najlepiej zoptymalizowana gra i najlepsza w końcu, no nie? Ty, kurde, mogę przecież się tam dostać. Po czerwone monety. Nie pomyślałem. Ty, no widzicie? Już, kurde, zebrane. Lol.
Czyli wszystkie czerwone monety wygląda na to, że są w jednym miejscu, czyli tutaj. Okej. Okay. To mi troszeczkę rozjaśniło. Rozjaśniło mi to wgląd na ten poziom. Kuźwa, no co jest? Czemu ten Mario zawsze spada tutaj? Jeszcze raz. Do 3 razy sztuka, musi się udać w końcu. Czyżbym czegoś nie uruchomił? Nie, wydawało mi się, że wszystko mam uruchomione, żebym mógł dostać się do tych czerwonych monet. Kurde, co jest? Może faktycznie muszę tutaj ten wziąć Metal Mariana czy coś. Ale wątpię w to, kurde. Ty, a może spróbujmy, weźmy Metal Mariana. To jest dobry pomysł nawet. W sensie najpierw tego niewidzialnego, potem Metal Mariana. To może być dobra rozkmina, kurde. Nie pomyślałem o tym. Nie, no to by było bez sensu w sumie. Kurde, powiem wam, nie wiem, po raz pierwszy jestem dosłownie w takiej rozsypce i nie wiem, jak zabrać się za poziom. Może te właśnie pale nas zaprowadzą do tych czerwonych monet, kurde. Nie, no serio. Nie wiem co tutaj, kurde, zrobić za bardzo. No dobra, no to na razie może olejmy te czerwone te. Kamera, co ty odwalasz? Pozwólcie, że ja nie będę tego komentował, co ta kamera tutaj odwala, bo dosłownie to jest śmiech na sali. Po prostu chciałem... Myślałem, że tam na dole będzie jakiś przycisk, który ułatwi mi zbieranie tych czerwonych monet, bo pamiętam, że były tutaj jakieś dźwignie, które się poruszały, a teraz widzę, że jednak to nie tak jest w sumie. Że to nie w tę stronę idzie, że to w złą stronę poszedłem chyba.
Mario, proszę cię, nie kompromituj się, weź wskocz tutaj. Dokładnie i poczekaj, aż teraz przycisk się uruchomi. Albo nie, w sumie wywalone w ten przycisk. Widzicie, strasznie niezdecydowany dzisiaj jestem. To też dlatego, że trochę się stresuję, bo dawno tej gry nie nagrywałem, więc no. No dawaj. Spadamy w dół. YOLO. Tutaj. Dokładnie tak. Może to nie jest ta gwiazdka, którą chciałem teraz zbierać, ale no... Ale mamy ją. 69... O nie! 69! O nie!